Zaczynamy od zera, będzie fajnie. Pytają, kiedy Skyrim. Skyrim to w czwartki, tak? W czwartki, no. Ej, dobra, to ja sobie teraz tylko wyjdę offline, bo będę miał spam. Tylko jak to się robi? Okay. Mamy pełną zgraną ekipę. Tak, Rok będzie zapraszał znajomych do grania Borderlandsa. Będzie zmiana za jakiś czas. Nie wiem, czy dzisiaj uda się to zrobić tak dobrze, jakbym chciał, ale... No tak, początek jest dość długi, to może nie będzie okazji, żeby zmienić. No to i dwa, że muszę listę przyjaciół opróżnić, bo... Zobaczymy, jak to pójdzie, bo taki ludzie skaczą tak dosyć niepokojąco dziwny sposób. To nie jest to takie płynne jak w sieciówkach, ale... Tak to zwykle jest w Borderlandsie, jakby przynajmniej na początku. No może potem się... Nagrywałem to tak samo wyglądało w sumie. A próbowałeś jakiegoś DLC może? Nie wiedziałem nawet, że już są, wiesz? Chyba dwa wyszły. Bo pierwszy był, zdaje się, że o piratach. No, musiałbym przejść najpierw w tą grę. O, mam sprówkę. Tak, ja gram trochę w LoL'a, ale Rok już przestał. Ale mówię się, bo Rok, co będziesz grał w Blizzard All Stars, tak? Tak, będę na pewno. Ale wiesz co, mam ochotę trochę wrócić do tego LoL'a, popróbować jeszcze. Flamiego jeszcze byśmy zaprosili, może byłoby całkiem zabawnie. LoL ma to do siebie, że cały czas coś nowego dochodzi, przynajmniej postaci. Trzeba się nauczyć tego zawsze, bo ktoś nowy się pojawi i nie wiesz co robić. No. Jest ponad 100 postaci już. No, ja będę sobie grał i będę sobie lawił na spokojnie. Dobra. Fabuła nas dopadła. Ludzie piszą, że ścina, ale ja też oglądam teraz live'a i nie ścina nic. Dobrze jest pewnie. Nie ścina. No. Ja mam pełną kontrolę. Mamy pistolet maszynowy, mamy snajperkę, jestem happy. Ciekaw jestem, czy syreną da się grać ten... Czy da się grać syrenką snajperem? Chyba tak, nie? Da się, nawet jest wygodnie, bo użyjesz tego skilla, porzucisz wroga do góry, się nie może ruszać, wtedy ładnie headshoty wchodzą. No właśnie, taki miałem plan, bo przyjrzałem się tym skillom wszystkim. No ma dość, no kilka zmian, nie pamiętam dokładnie, ale zmiany tam można nawet w ataku melee, ta kula jakoś wylatuje dodatkowo. O. Może też się rozprzestrzeniać na inne cele, także można kombinować na pewno. Na pewno ciekawiej jest niż tą kobietą z pierwszej części. Tak. A, widzę, że się amo dzieli jednak na ludzi. A słuchaj, a możesz rzucić okiem na live'a i zobaczyć, czy nie ma, czy nie zagłusza gra nas tutaj? No, już sprawdzam. Bo
bo nic z mojego, z tego miejsca. Na razie jest dobrze, zobaczymy jak będzie podczas jakiejś strzelaniny. Snajperka z bębenkiem to sobie postrzelam. Super sprawa, że to ammo się dzieli, bo to nie trzeba się martwić i zbierać wszystkiego. Ale komando nie daje tej części amunicji? Bo jakoś nie grałem z nim jeszcze. Nie. Ogólnie rzecz biorąc, bardzo często jest problem z ammo w tej grze. No tak, dlatego trzeba mieć różne bronie. Nie dwie snajperki, a jedną snajperki, jeden karabin, jeden tam SMG. I w plecaku jeszcze jakiś zapas tam. Ja i tak chcę mocno z tego face locka, bo to ma fajny, niski cooldown. Można tym niezłe obrażenia zadawać. Jeszcze tego slaga chyba dodaje, bo już nie wiem, kiedy miała premierę Borderlands, już parę miesięcy chyba, nie? No. No i właśnie to wtedy grałem, potem jakoś przystałem. Dlatego słowo pamiętam, ale może DLC będzie warto zakupić. No ale ogólnie jak ci się podoba ta część? Nie, świetna, ja bardzo dobrze na nią reaguję. Bardzo mi się podobała. Jak w porównaniu z jedynką? Wiesz co, tu jest więcej fabuły, nie? Natomiast strzelanie jest takie jak było, nie? Jest równie ciekawe, nawet ciekawsze, bo te skille są fajniejsze. Do tego doszła fajna fabuła, także mi się podoba bardziej niż jedynka. No właśnie, fabuła to tak, ale strzelanie mi troszkę gorzej. Właśnie przez te roboty głównie. Bo ja lubię, jak czaszki się rozpadają, tam kończyny latają, takie rzeczy. Nie? A tutaj mamy roboty. Kurczę, zaciąłem się w drzwiach. Nie przepuściłem dziewczyny w drzwiach. Okej. Knuckle Dragger. Strasznie podobały mi się te wstawki, takie filmowe. Tak, to jest chyba najlepsza część tego. Powiedziałeś parę słów o LoLu i teraz ciągle są pytania o to. Jak będzie, to będzie, spokojnie. Wszystko w swoim czasie. Ale fajnego kryta zasadziłem dwa razy. Na którym poziomie się talenty dostaje? Chyba na piątym. O, piąty czy dziesiąty? No piąty. Dziesiąty to w WoWie był. A liczyłem na facelocka. Szybciej, no. Nie będzie Urzi, nie gra z widzami teraz. No. Wiesz co, nie pomyślałem o tym, że wiesz, że jakby trudno zapraszać nowe postacie, bo wiesz, nam się poziom zmieni. Teraz ktoś chce grać, to musi pilnować tego poziomu mniej więcej, żeby był na podobnym, nie? No tak. To możesz robić tak, że powiedzmy dzisiaj zagrasz z godziny z widzami i zakończycie na piątym poziomie, a reszta się na piąty przygotuje. No tak. No, tak, to ma sens, tylko ja chciałem, żeby ludzie mogli się zmieniać, żeby wiesz, więcej osób mogło zagrać w ciągu jednego wieczoru. No zobaczymy, może ktoś ma tam poziomy. Jak Gunzerkera lubiłem, bo Gunzerker fajnie generuje ammo. Tak, bo trzeba z dwóch broni, tak? Nawet szybciej, dlatego coś tam dostaje. No, on regeneruje ammo podczas tego Gunzerkera, więc ja po prostu często chodzę sobie na piechotę i odpalam tego Gunzerka. No tak, w tej części zwłaszcza trzeba, z uwagi na tą amunicję, trzeba często skilli używać. Sprawdzałeś nową postać? Ktoś tu zginął. Nie. Jakoś takie skille mi nie podeszły, jakoś to się nie trzyma wszystko. Ciężko będzie zgarnąć, widzę, że ludzie szybko zabierają towary. Spoko. Trzeba będzie szybko zbierać dropy. Myślę, że się podzielą, jak coś znajdą. No, zobaczymy.
Okej. Mamy to. Pytają, co myślisz o akcji Roya, Marsz Graczy? No myślę, że ciekawe, ciekawe. Ja zresztą dawałem znać na biuletynie, jak ktoś chce się przyłączyć, to super. Super sprawa. No fajne, mam statystyki dodatkowe ze starej postaci. Dobra rzecz. A tak, bo się zbiera, to tam dla każdej postaci wspólne jest. No, 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 bardzo, to bardzo dobry pomysł. No tak, trochę tak nazbierałeś już. Pytają też o multi w Far Crya 3. No jak będzie okazja, to sobie pogramy. Tak mi trochę brakuje czasu na to wszystko, co bym chciał zrobić i zobaczyć. Nie no, LOL będzie może, ale nie dzisiaj na pewno. Teraz no jest Borderlands 2. Spokojnie, kurczę, to już... Ludzie usłyszą jednym uchem i później jakieś teorie powstają. Każda gra po kolei teraz. Battlefield 3 pewnie zaraz jakieś inne wymyślą, także może powiedz, czy coś będzie innego później. Nawet Slender się pojawił. Nie. No ja chcę sobie pograć w Borderlands, teraz są takie trochę mało czasu, więc... Nie gram. Nieźle koszą te potwory, one... No. Przy tylu osobach jest więcej obrażeń. A ciągłe pytanie, z kim gra Rock, to macie odpowiedź w tytule. Rock gra z widzami. Szkoda, że to nie ma polskiej wersji. Czemu, kurczę? Czasami ci polscy... Bo wiadomo, że ta gra się dobrze sprzeda, więc nie wiem, czemu się nie zdecydowali na polonizację. Też ciekaw jest. Chociaż to jest sporo dowcipów też, może trudno byłoby przetłumaczyć je. Czy chciałeś kiedyś rzucić granie, bo miałeś tego dość już? Jak, grania? No takie jest pytanie. Do takich rzeczy można mieć dość? Nie, no, nie, nie. Ja też nie rozumiem, naprawdę. No, nie. Tak byście mi powiedzieli, nie miałeś kiedyś dość swojej ręki, żeby ją uciąć, czy coś w tym stylu, nie? To jest dla mnie jak powietrze. Kto tutaj padł? Na czacie była informacja, że trwają prace nad polonizacją. No, no to... Ale to chyba tutaj taka fanowska raczej. No też mi się wydaje, że troszkę za późno po premierze. Pytają też o Emila, czy współpraca będzie nadal trwała. Tak, oczywiście, że tak. Jak najbardziej. Dobra. O, może coś sobie kupię. Czy zgonisz brodę na 300 tysięcy, jak będziesz miał 300 tysięcy widzów? Nie mogę co najwyżej dłuższą zapuścić, jakby ktoś chciał. Na pewno nie będę golił, bo to... No, kupię sobie rewolwer, a co mi tam, nie stać mnie, nic sobie nie kupię. Nie, Boże, litości, no to jest... Siara mógł zgolić brodę, rok nie zetnie. Tak tam, Łanek, nawet wspominałem ciebie, że też parę osób mi to doradzało i też skorzystałem z twojej porady. Nie ma co cały czas War Z pokazywać, nie?
Strasznie dużo gadają tutaj na początku. Takie wprowadzenie do fabuły. No, no, no. Ludzie się oburzają, że nie czytam pytań, ale za każdym razem pytają o Warzy i o Borderlands, na co mogę odpowiadać? No, 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 no to mi musicie zaufać, bo ja też mam tak czasami, że nie odpowiadam na pytania. Ja w ogóle to mam tak, że jak ilekroć spojrzę na czata, to widzę, czytasz czata? Bez kitu, za każdym razem, to jest jakieś szaleństwo. Powiedz o Hitmanie, bo było pytanie o Hitmana właściwie, ale miałeś jakiś problem z nim chyba, tak? No, nie mogłem tego spinować. No właśnie, a jak ci się spodobał? Fajny był, naprawdę bardzo fajny. Ja lubię takie gierki, których trzeba kilka razy, wiesz, które trzeba kilka razy zabierać się do misji, żeby ją w końcu przejść. Tylko że Holender, no tak jakoś ciężko się to streamuje wtedy i w ogóle nagrywa, nie? No tak, a grałeś poprzednie części, może? Nie. Znaczy i w jakąś tam grałem, ale to lata temu. No tak, nie, tak. Bo ta nowy Hitman jest bardzo dobrą grą, ale jeżeli ktoś grał w poprzednie części, no to już na przykład ja, no trochę mi parę rzeczy brakuje. Bo ty miałeś mapy i siedziałeś nad tą mapą, planowałeś dokładnie, a teraz już tego nie ma, teraz jest troszkę bardziej poprowadzone, tak za rękę, ale wtedy przynajmniej szybciej się gra, nie? No. Okej, chyba tarczy dostałem. Okej. Kolejne pytanie. Rok czy to szczat? No właśnie, to z tego pełno jest zawsze, kurde. Ja zawsze na to trafiam. Skończyłeś już Far Cry'a? Nie, jeszcze nie. Czy ludzie giną? Znaczy, wrócisz do Black Opsa? Znaczy, pewnie jak trochę się uspokoją premiery teraz, bo dużo się dzieje. No, w styczniu też są dwie premiery solidne. Jest nawet chyba trzy, ale na pewno jest tak. Jest Sniper 2, na którego warto zwrócić uwagę, bo po pierwsze to jest polska produkcja, a dla mnie jeszcze dodatkowo, bo to jest produkcja, która z Wrocławia, firma z Wrocławia ją robi, więc na pewno na to popatrzę. Jeszcze coś jest w tym styczniu. A Dead Space jest, ale nie, to chyba w lutym. Także tutaj cały czas wychodzą nowe gry, ja nie wyrabiam. Dead Space spodziewam się, że z Rojem będziesz miał koopa. To znaczy właściwie nie, bo Rojo nie jest, on nie jest fanem chyba Dead Space'a w ogóle. Poza tym u niego ciężko z czasem i boję się, że jak zaczniemy coś, to nie będziemy mogli potem tego zrealizować. A i to szkoda, bo wiesz, słyszałem, że w koopie ma być no troszkę inaczej. To znaczy jedna postać będzie widziała powiedzmy no, to co widzi, a druga będzie miała jakieś tam schizy różne, jakieś wizje i potem będziesz gadał z Rojem, on co innego widzi, co innego ty, więc mogą powstawać różne sytuacje ciekawe. A ja będę na pewno kopa robił, tylko jeszcze nie wiem z kim. Wiesz? Na takiej zasadzie. Bo na pewno będę chciał pokazać koopa. Koopy są zawsze ciekawsze. Czy będzie więcej specjali z jajem? Takie jak dzisiaj? Chyba tak, widocznie się spodobało. Nie, wiesz co, znaczy chciałbym, ale mnie serce krwawi jak... Znaczy ja nie mam nic przeciwko krytyce, ale tego brak dystansu ludzi do tego co ja robię czasami mnie przytłacza, wiesz? Pewnie tak, pewnie będzie od czasu do czasu. Ale jeszcze nie wiem dokładnie... Uuu, jaki ładny crit. No pewnie będę próbował, no. Będę próbował ludzi przekonać do takiego trochę... luźniejszego podejścia do moich materiałów. Tak, rok wynajął gościa do czytania czatu. Także nie pisać źle, bo ja to wszystko czytam. I mogę timeouty dawać i bany, także uwaga. Kuferki. Okay. Jak recenzje książek, co będzie później? No coś jeszcze się trafi na pewno. Ja na pewno będę robił więcej książek, tylko nie chcę tego robić tak cały czas. Chcę, żeby to był jakiś tam
rzadki gość u mnie na kanale, bo to... Jeszcze ludzie zaczną czytać, kurde, i przestaną oglądać moje filmy, no litości. I można sobie pod sobą dołków kopać. Może coś związanego z grami, trzeba pokazać. A, w sensie książkowym? Tak. A, no może, może, może. Nawet dostałem od jednego widza Diablo książkę. A czytałem więc... pierwszą, całkiem. No zobaczę. Może się okazać, że to są niezłe te... Ja też wiele tych książek na podstawie gier wychodzi i to są takie, wiesz, dodatki, powiedzmy, żeby tylko sprzedać. Bardzo często. Już chyba kiedyś polecałem tę polską książkę serii Game Deck. Bardzo dobra. Tak, pamiętam. Teraz nawet chyba w Fabryce Słów nowe części wyszły. Wiem, że tam z tego wydawnictwa często kupujesz książki. A, no widzisz, no. Kurczę, strasznie mi ciężko się przekonać do polskich pisarzy. No tak, ale ja akurat byłem na kilku spotkaniach też z tym autorem. Bardzo przyjemny facet, a książki naprawdę dobre. No takie już science fiction, ale też masz nawiązanie do gier, bo tam są takie różne światy. No, myślę, że ktoś, kto gra w gry, nawet czy niekoniecznie w MMO akurat, ale różne, to tam się odnajdzie, powinno to się spodobać. Pierwsza część to są opowiadania. A, nawet fajnie. Przy moim czasie to opowiadanie jest idealna sprawa. Ale upią. Czwarty level. Kiedy live ze Star Wars, Nexosem i Flamim? A już wszyscy są? Wszystkie Nexosy i wszystkie Flamey? Nexos już wrócił, dzisiaj był na czacie. A no nie, on na czacie był też z Kanady. Znaczy mówił, że wrócił. Aha. No to już prawdopodobnie w środę najbliższą. To są pytania, czy opłaca się jakąś grę kupić, ale nie jestem pewien, co to znaczy opłaca. Ja też, ja zawsze odpowiadam na to pytanie. Czy może się opłacać kupić Diablo 3 na przykład i farmić, nie? Wtedy będzie jakiś zysk z tego. Wiem, że się niektórym opłaca, tylko nie wiem, ile czasu trzeba by przy tym spędzić i... Nie wiem, jak teraz, na początku wiem, że boty stały, teraz może się pozmieniało troszkę. Czekajcie, tutaj rozbiję jakąś ten... Okay. Czy będzie pełna wersja Smoka Trolla, w którym śpiewa rock w specjalu? Ale jak to? Nie rozumiem pytania. No takie jest pytanie na czacie. Nie, no to właściwie już była pełna wersja, on już więcej, na więcej go nie stać, tego smoka. Może potraktowali to jako zwiastun. nie, litości. Niech to jest zwiastun, ja nad tym siedziałem wczoraj cały dzień, dlatego wczoraj nie było streama. Ja bym się pociął, jak miał takie rzeczy robić codziennie. Raz w roku styknie. Kurde, piosenka. Ja ani śpiewać nie umiem, ani... Polecają na czacie Jakuba Ćwieka książki takie. A też coś kojarzę. Są chyba trylogii o kłamcy. O Bogu Loki. To. Tak? Fajne? Kurde, muszę... To znaczy, no ciekawe, chociaż mi troszkę się nie podobało to, że tam po prostu Bóg jakiś problem tam wchodzi i wszystko załatwia od razu, żadnych problemów nie ma. Ale wielu ludzi wiem, że to lubi tę serię. Kurde, nie wjechałem windą, tam gdzie powinienem był wjechać. Czy jesteś fanem Tarantino, czy pójdziesz na ten najnowszy film, tym Django czy Django? Tak, pójdę, jasne, że pójdę. Ja też czekam, bo poprzedni film, no dwa razy do kina chodziłem, po raz pierwszy. Zaraz, jaki to był poprzedni? Inglourious Basterds, nie potem jak się było. To? Podobało ci się tak bardzo? Tak. Jakoś wiesz, on ma to do siebie, że to takie ujęcia ma stałe. W jednym miejscu postawi kamerę i tam się cała scena odgrywa, nie, że co 5 sekund ujęcie zmienia. Mi się bardzo spodobało te ujęcia, ta gra aktorska. Fabuła też była niczego sobie. No ja lubię. To jest powód, dla którego ja niespecjalnie przepadam za dubbingiem, nie dlatego, że tam ten dubbing, nawet się nie zastanawiam nad tym, czy dubbing jest dobry, czy zły, tylko że to wiesz, 90% roboty to są rozmowy tych aktorów, to co oni mówią, nie? Więc dla mnie dubbing to jest jak zupełnie nowy film.
Tak, ja to sam. Najlepiej jak bez dubbingu i oczywiście w 2D. Jakoś 3D mi nie no mi też, podobało. Też mi nie leży. Już tak chodzę, bo... Ale wolę zdecydowanie 2D. Na razie tylko Avatar mi zbudował w 3D, bo tam nie było takiego 3D, że wyskakuje ci piłeczka przed nosem, ale głębia przez cały film była i to akurat mi się podobało. No... Czy wiesz, kim jest Jakub Wędrowicz? To jest bohater z jednego z polskich pisarzy, nie? Dobrze mówię? Tak, to Pilipiuka. Biurownik egzorcysta, jeśli dobrze pamiętam. Wiesz. Ja miał dwie świnie. Jedna się nazywała Mielony, druga Schowowy. Ja pierdolę, czy te spluwy, które się dostaje na starcie, one mają tak niesamowity rozrzut. Tak, to te jest preordera, tak? No, one są straszne. W ogóle nie starczają w sumie. No, chwała Bogu. Tak, to jest dobrze, bo ja wiesz, nie lubię preorderów, jeżeli dodane są jakieś dodatkowe przedmioty, bo często to psuje grę tak naprawdę. No. Za łatwo jest, jeśli połowę gry przechodzić z jakimś itemem kupionym wcześniej. Ale to chyba takich to nie robią, aż tak nie przesadzają w tym. Teraz już nie, ale na początku tak to dość często było. Teraz mi się wydaje, że jak preordera kupić, to tylko jak dają jakieś właśnie dodatkowe misje czy mapy. W innym wypadku lepiej poczekać, zobaczyć, jak ta gra faktycznie będzie wyglądała. Trochę, żeby u ciebie na kanale, czy u kogoś innego, prawda? Bo było jednak trochę wpadek w tym roku. No chyba jedną z ważniejszych wpadek u Medal of Honor, to mnie strasznie... No niestety tak. Strasznie mnie to, ja sobie dużo obiecywałem w związku z tą grą. No ale z drugiej strony te dodatki do Battlefielda 3 zrekompensowały mi. Ja jednak, mimo całej mojej sympatii do Call of Duty i do Black Opsa, to ja nie jestem jednak typem gracza, który lubi tą rozwałkę w tamtych grach proponowaną. Ja to nazywam taki bardziej tak casuali, bo właściwie każdy może włączyć, biega i tą kule lecą prosto zawsze, no, jak wycelujesz, tak zabijesz. No. Battlefield jest trochę trudny jednak. Być może. Ja nie, no, wiesz, jedna rzecz, która mnie totalnie nie pozwala mi się przestawić, to tryb biegania w Call of Duty na sprincie, że tam niby to ma więcej sensu, bo biegniesz i musisz potem przystanąć, nie? Ale ja się tak przyzwyczaiłem do ciągłego biegu, że nie potrafię totalnie grać już na tym takim. No tak, ja to kiedyś grałem w Enemy Territory, to było na Quake'u 3, to tam się też skakało, były trick jumpy i w czasie tego się strzelało. Nie wiem, czy znasz Enemy Territory, to był taki mod darmowy. Tak. Ale zaraz, Enemy Territory to był... Bo druga wojna światowa, to był tylko multi, darmowy właściwie. Aha, no coś kojarzę. Tam była chyba jedna z pierwszych gier, w których klasy były. Inżynier, tam medic i tak dalej. Aha, już kojarzę, tak. Później wyszło Quakers, ale to już taki science fiction bardziej, to niekoniecznie. Tam to grałem najwięcej, w klanach, później jakoś FPS odstawiłem troszkę. Battlefielda mam, ale dość słabo gram, także no. Ja chyba tak naprawdę na poważnie zacząłem grać w Battlefielda 1943, albo 2 chyba, 2 była ta wersja PC-towa. Mnie to nawet w klanie grałem przez jakiś czas. Fajnie było. A tutaj mnie za słowa łapią, czy Battlefield jest trudny. No jest trudniejszy od Koda moim zdaniem, na pewno. No to właśnie, jakby poziom trudności zależy od tego, co tam gracze prezentują, nie? Chociaż sporo osób się skarży na Battlefielda o to, że można zginąć no nie wiadomo skąd nawet. Gdzieś tam snajper, gdzieś tam schowany, nie widać go, albo helikopter cię zabije. Ale do tego można się przyzwyczaić, mi to nie przeszkadza akurat. Kiedy będzie Don't Starve? Jutro. A tu jeszcze akurat pięściami zabijać. Mam zapytać, Roczka Mroczka, czy opłaca się kupić Battlefielda 3? Opłacę. Być może, wiesz, myślą, że już zaraz będzie 4, dlatego czy warto kupować? Nie wiem, ta 4 to jednak chyba trochę czasu minie. Battlefield chyba kosztuje teraz około 40 zł, można jakoś tak kupić premium w promocji 90, coś takiego. To nie jest jakoś tak dużo, to podsumować to w sumie nawet wyjdzie mniej niż czasem nowe gry, jedna gra. No, a premium jednak ma coś do zaoferowania, to nie są takie dodatki jak bywały w kodach. Naprawdę totalnie zmieniają rozgrywkę. Close Quarters to jest zupełnie inny rodzaj zabawy.
Zresztą ten aftermath również jest świetny.